Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak radzi sobie Samsung Galaxy S4 z GPS-em. Wiele osób mówiło, że podobnie jak poprzednicy, tutaj Samsung Galaxy S4 no niestety nie radzi sobie za bardzo. No i tak, mamy wyłączoną transmisję danych i wyłączone Wi-Fi. I teraz chciałbym Wam pokazać, mamy wyłączony GPS, chciałbym Wam pokazać, jak długo to będzie trwało. Wiadomo, że oczywiście w momencie, kiedy mamy transmisję danych włączoną, to zdecydowanie szybciej możemy połączyć telefon, znaczy znajdzie szybciej GPS. No a bez transmisji danych rzeczywiście dłużej trwa. Oczywiście mam też za swoimi plecami wysoki budynek, więc może to nie być tak do końca dobre rozwiązanie. Przy okazji też widzicie, jak sprawuje się ekran w Samsungu Galaxy S4. A przy takim zachmurzonym niebie, ale jednak jeszcze jest jasno. No i udało się, złapał połączenie. Więc znalazł sygnał. No trwało to około minuty, więc i tak nieźle, ale w momencie, kiedy wyjdziemy sobie i włączymy sobie transmisję danych, tylko nie zapewniam Was tutaj, że w tym miejscu akurat będzie transmisja danych, bo fakt jest taki, że niestety, ale są w jakiejś małej dziurze i tutaj ledwo co Edge jest. No tak jak widać, nawet nie chce się połączyć niestety z siecią, jeśli chodzi o transmisję danych, więc nie pokażę Wam tego. W każdym razie, no tak jak widzicie, bez problemu możemy sobie szybko sprawdzić, szybko połączyć się z GPS-em, nawet bez transmisji danych, trwa to około minuty. Więc dla osób, które mają jakieś obawy, czy ten moduł rzeczywiście lepiej działa niż w poprzednikach, czy podobnie, to mogę ich tutaj zapewnić, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!